Wielkie poszukiwania nowego Jamesa Bonda zakończone? Brytyjski dziennik The Sun informuje, że producenci cyklu o przygodach agenta 007 znaleźli nareszcie kandydata na to prestiżowe stanowisko. Oficjalną ofertę zagrania szpiega Jego Królewskiej Mości otrzymał ponoć Aaron Taylor Johnson. Teraz tylko od aktora zależy, czy przyjmie propozycję wcielenia się w najsłynniejszego agenta. W dziejach popkultury. Zdjęcia do 26 odcinka cyklu miałyby się rozpocząć jeszcze w tym roku. Informacje o tym, że Taylor Johnson może zostać nowym bondem, pojawiły się po raz pierwszy na początku 2023 roku. 33-latek spotkał się wówczas z producentką serii Barbarą Broccoli. W tajemnicy zarejestrowano próbne zdjęcia, które rzekomo wypadły znakomicie. Producentka Barbara Broccoli twierdzi, że Jamesa Bonda trzeba wymyślić na nowo, na potrzeby kolejnego rozdziału. Jej zdaniem kolejna odsłona przygód agenta 007 musi odzwierciedlać zmiany, jakie zaszły w świecie od 2006 roku, kiedy to rolę przejął Daniel Craig. Producentka zwróciła uwagę, że na przestrzeni dekad James Bond był wielokrotnie modernizowany.